Szanowni Państwo, obiekt, w którym się znajdujemy, powstał z marzeń, potrzeb i ciężkiej pracy. Powierzchnia użytkowa tego budynku to 2722 metry. I proszę Państwa, jest to więcej niż dotychczasowa powierzchnia całej działki przy ulicy Miłej, gdzie mieściła się dotychczasowa siedziba Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. W obiekcie powstały pracownie komputerowa, maszyn CNC, elektroniki i elektryki samochodowej, budowlana, obróbki plastyczne, maszyn CNC, diagnostyki pojazdów i obsługi silników, spawalnicza, obrabiarek konwencjonalnych, obróbki ręcznej oraz 3 sale lekcyjne. O kształcie centrum decydowały potrzeby przedsiębiorców z naszego powiatu. Wielu z nich aktywnie uczestniczyło w tworzeniu tego projektu. Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego się stanie i właśnie stało się. Mamy piękny obiekt, a w nim oddanych ludzi, którzy dalej, nie szczędząc sił, pomysłów, ani kiedy ich zdrowie, będą rozwijać tę placówkę dla dobrouszów i słuchaczy, zdobywających tutaj wiedzę i umiejętności zawodowe oraz przygotowanie do pełnienia ról społecznych w środowisku, w którym będą żyli i pracowali. Dziękuję. Chciałbym pogratulować wszystkim tym, którzy się zaangażowali w to dzieło, które dzisiaj otwieramy, i podziękować za wybór tego miejsca, bo w pewien sposób zostało uwolnione miejsce w centrum miasta. Słuchając wypowiedzi pana kierownika, pana dyrektora Piotra Wichra, słyszeliśmy, że górne należy mieć marzenia. Bytów ma takie marzenia. Naprawdę nie było to proste. Wahaliśmy się, czy sprostamy temu zadaniu, czy znajdziemy wykonawcę. 21 milionów. To tak się wydaje, ale wszystko spiąć to jest trudno. Tym mentorem był starosta, który nas zmusił do działania. I wszystkiego dobrego, panie dyrektorze, dobrego prowadzenia i po to też, żeby dla uczniów tu było dobrze, tak? Żeby tu wychodzili uczniowie dobrze wyedukowani i tak jak tu było też powiedziane, że nie tylko dla młodych, ale też i dla starszych to centrum ma służyć. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. W imieniu największego przedsiębiorcy na naszej ziemi, w tej części regionu, też gratulujemy powstania tak pięknego obiektu. Zwłaszcza, że wiele absolwentów, którzy przez lata wcześniej mieli okazję też kształcić się w szkołach zawodowych czy branżowych w gminie Bytów, Bytowie, pracuje dzisiaj w naszym zakładzie. Jesteśmy przekonani, że drzwi dla nich zawsze będą otwarte. Niezależnie od tego, jakie kompetencje zawodowe zostaną tutaj, w jakie zostaną wyposażeni, z pewnością znajdą pracę nie tylko u nas, ale również u wszystkich innych właścicieli firm, którzy dzisiaj są tutaj obecni. Wszystkiego dobrego, jeszcze sentymentu, panie Piotrze. 30 lat temu zaczynałem praktykę na warsztatach. Spawać się trochę nauczyłem, ślusarzem nie zostałem, co prawda, ale to też świadczy o tym, że drogi uczniów, którzy dzisiaj kształcą się w tym ośrodku, też mogą być różne. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Piękny obiekt. Zazdrościmy. Po prostu przeze mnie przemawia zazdrość, taka egoistyczna, że taki piękny obiekt kolega otrzyma, ale to jest taka szczera. Wszyscy dopingowaliśmy, żeby ten obiekt się udał i widać, że to dzieło jest na miarę marzeń.